Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj poniedziałek, 13 lutego. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Dzisiaj mamy taką scenę w tej Ewangelii, kiedy Jezusowi puszczają nerwy, Jezus ma dość. Rozmawia z faryzeuszami, a oni próbują Go podchwycić na słowie. W pewnym momencie Jezus miał tego dość i wsiadł na łódkę i odpłynął. Istnieje taki moment, kiedy w pewnych relacjach, w pewnych sytuacjach da się do pewnego momentu z kimś rozmawiać. Ale istnieje taki moment, gdzie trzeba dojść do takiego wniosku, że nie da się w tym momencie już nic zrobić. Dlatego kończę z tobą rozmowę, co nie oznacza, że cię odrzucam. Po prostu zostawiam to na jakiś czas. Może ktoś w tym momencie nie jest w stanie przyjąć tego, co chcesz mu przekazać czy dać. Potrzebuje czasu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.